Nie ma porozumienia na linii resort zdrowia medycy. Grupa protestujących nie pojawiła się na spotkaniu z ministrem Adamem Niedzielskim. Jak się okazało, chcą, by w spotkaniu uczestniczył premier. Te postulaty, które zaprezentował komitet protestacyjny, okazały się postulatami, które wymagają poniesienia nakładów rzędu 100 miliardów rocznie. Ja przypomnę, że jednym z głównych postulatów, przede wszystkim od strony kosztowej, był postulat dotyczący zwiększenia wynagrodzeń. Koszt tej propozycji całkowity to było 65 miliardów rocznie. Ja przypomnę, że propozycja, żeby trzykrotność średniej wynagrodzenia zarabiał lekarz po specjalizacji, oznacza, że to minimalne, podkreślam, wynagrodzenie powinno wynosić 18 tysięcy. 3010 zł, tyle ma wynieść w 2022 roku płaca minimalna w Polsce. Oznacza to wzrost o 210 zł względem obecnie obowiązującej stawki. To więcej o 7,5%. Plan zaakceptowano podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. Oznacza to także wzrost stawki godzinowej do 19 zł i 70 groszy. Według wyliczeń Ministerstwa Rodziny decyzja ta przełoży się pozytywnie na sytuację gospodarstw w Polsce. Dzięki niej do budżetów domowych wpłynie ponad 4 miliardy 600 milionów złotych. Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku nie chcą spadać. Baryłka czarnego złota kosztuje już blisko $71. Niepokoje budzą obawy o kolejny huragan, który może zagrozić dostawom surowca z Zatoki Meksykańskiej. Wcześniej produkcja została zakłócona przez huragan Ida. Ida wywołała swoim niszczycielskim działaniem spadek zapasów surowca. Obecnie wynoszą one około 30 milionów baryłek. Według analityków Goldman Sachs zapasy mogą w najbliższych dniach wzrosnąć o kolejne 10 milionów. Od wtorku rusza nabór szkół chcących wziąć udział w programie Sztuczna Inteligencja dla Młodych. Potrwa do końca września, poinformowano na konferencji prasowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zgodnie z planem w ramach programu ma zostać przeszkolonych 120 nauczycieli i 1800 uczniów. Zajęcia mają odbywać się na podstawie programu przygotowanego przez firmę Intel. Program będzie realizowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy współpracy z firmą SAT. Norweska spółka Lotosu, Lotos Norge, złożyła aplikację o kolejne koncesje, w większości starając się o obszary w miejscach, gdzie prowadzi już działalność. Dodatkowo Lotos Norge czeka na zgodę na wymianę udziałów w koncesjach z Aker BP. Lotos poinformował też o podpisaniu przez Lotos Norge z firmą Aker BP umowy o tzw. harmonizacji udziałów na koncesjach. Umowa musi zostać jeszcze zatwierdzona przez norweskie władze. Ministerstwo Finansów przypomniało, że wszyscy sprzedający w systemie tax-free od 1 stycznia przyszłego roku będą musieli wystawiać dokumenty w formie elektronicznej. W tym celu konieczna jest rejestracja na platformie usług skarbowo-celnych. Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów potwierdzany jest pieczęcią celną. Możliwość rejestracji podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie tax-free po 1 stycznia przyszłego roku, została otwarta 1 lipca. Przedsiębiorcy mają na nią pół roku. Centralny Port Komunikacyjny opracował z Instytutem Kolejnictwa i we współpracy z partnerami zagranicznymi standardy kolei dużych prędkości. Są one niezbędne do ich projektowania i budowy, poinformowała spółka CPK. Wytyczne dla szybkich kolei zawarto w 31 tomach, dodano. Spółka wyjaśniła, że standardy pozwolą zapewnić zachowanie jednolitych parametrów technicznych dla linii projektowanych w różnym czasie przez różne podmioty. CPK planuje w ramach 30 zadań inwestycyjnych budowę prawie 1800 km nowych linii kolejowych o standardzie KDP z prędkością projektową od 250 do 350 km na godzinę. Linie te mają zostać zrealizowane do końca 2034 roku. Pogarsza się sytuacja epidemiczna, a co za tym idzie, także gospodarcza kraju. W ciągu ostatniej doby wykryto 537 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Najwięcej w województwie mazowieckim 87, lubelskim 75 i małopolskim 52. Najmniej w świętokrzyskim 8, lubuskim 6, opolskim 4.
Ponad 6 200 000 zł wynosi wartość wszystkich wydanych dotychczas nagród w Loterii Narodowego Programu Szczepień, która ruszyła 1 lipca bieżącego roku. Już jutro odbędzie się kolejne tygodniowe losowanie nagród w loterii. Totalizator Sportowy, który jest organizatorem loterii szczepionkowej, podał, że do tej pory w loterii zarejestrowało się ponad 4 miliony uprawnionych osób. Losowanie finałowe odbędzie się 6 października. Do wygrania będą dwie nagrody po 1 milion złotych każda, a także dwa samochody Toyota CHR. Ponad 90% uprawnionych osób złożyło już wnioski w ramach programu Dobry Start. Na konta rodziców i opiekunów trafił już ponad 1 miliard 100 milionów złotych, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o tzw. 300+ można składać do końca listopada. Z danych podanych przez ZUS wynika, że najwięcej wniosków wpłynęło za pośrednictwem bankowości elektronicznej 63,2%, platformy usług elektronicznych 27,8% oraz portalu Empatia 9%. Zdecydowana większość wniosków została obsłużona przez automat. Największą grupę osób, na które wpłacono świadczenie Dobry Start, stanowiły dzieci w wieku od 7 do 14 lat, 68,8%. Najwięcej dzieci, na które przyznano i wypłacono to świadczenie, uczęszcza do szkół podstawowych, 67,7%, liceów ogólnokształcących 13,8% oraz techników 13,4%. Najwięcej świadczeń Dobry Start przyznano w województwie mazowieckim, najmniej w opolskim.